Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas i jego naprawdę porąbana Polska, która ma kolonie. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Jako, że postanowiłem naprawdę jakoś dziwnie rozgrywać tą rozgrywkę, postanowiłem tutaj wziąć handlowe idee. I naprawdę jest to dość sporo możliwe, że kolejne będą maritime, żeby zbudować naprawdę potężną polską flotę. Bo nie ukrywam, że kiedy mamy tak prawie 100 okrętów, możemy posiadanie limitu 27, to troszeczkę mało. Tym bardziej, że naprawdę mamy dominację w nowym świecie, nasze kolonie są największe, a zaraz uderzamy do Ameryki Południowej. Chociaż muszę przyznać, że ta Polska zarabia naprawdę malutko, zwłaszcza w porównaniu do tego, co mieliśmy na streamach ostatnio, gdzie w tym momencie, posiadając tylko i wyłącznie terytoria Polski, Litwy, Rosji, Szwecji, zarabialiśmy prawie 350 golda w tym okresie czasu. Nie uratują nas w tym nawet transporty złota, bo jak tutaj zobaczycie, są one na razie dość niskie, a nie posiadamy bonusów hiszpańskich. Odsieć wiedeńska? Nie. Niech Austria i jej sojusznicy sami sobie radzą. No to po naszym sojuszu z Francją. Ciekawe, że tak bardzo mnie nienawidzą, mimo już mamy 80 punktów trusta i żądają moich prowincji. Według Wiki nie powinno być tak. Kolejne terytoria podbite? No i może zaraz się za Inków weźmiemy. Chociaż stąd złoto chyba do nas... Nie no, płynie, dobra. Przez Karaibę. I tutaj do nas docierać. Czemu ja mam tylko 50% na Karaibach? Ktoś mi kadnie. Czas dokończyć Hiszpanię, bo wreszcie Aragonia przestała ich bronić. Chociaż możliwe, że też zaraz zaczną ich bronić Francuzi, więc trzeba się z tym spieszyć. Nie chcę nic mówić, ale jakiś kraj właśnie dostał swoją dynastię na tron rosyjski. Mamy cara pierwszego Jagiellona. No więc Rosjo. Jakby ci to powiedzieć, tylko musimy przywieźć wszystkie wojska z kolonii. Rosja ma mniej armii od nas. W ogóle śmieszne jest to, że w tym roku chyba bardzo dużo władców poginęło, bo przed chwilą ta lista była pusta. Od Hiszpanii wzięliśmy następujące terytoria. Czas rozpocząć chyba najtrudniejszą wojnę tej kampanii, ponieważ walczymy jednocześnie z Rosją, Osmanem i Szwecją. Jak widzicie, Polska... Wojna o tron rosyjski. Taka nasza mała Dimitriada, z której daliśmy sobie bonusowo Osmanów. To się nie może dobrze skończyć. O, wybaczcie, ja mam tutaj takiego czwórkowego pana. Nie zauważyłem tego. To pozmieniajmy trochę tych dowódców. W takim razie. No, naszym klubem będzie jak najszybciej wyjąć Osmana z tej wojny, chociaż to może być duży, duży problem. Ja naprawdę zastanawiam się, po co ja zdobywam w ogóle te forty osmańskie. Ja on wchodzi... Na starcie 35 progresu Siege'u, te forty to już w ogóle padły po prostu w 30 dni. No po cholery mi forty! Szczerze mówiąc, oddam ziemię południowe Osmanowi, żeby wyszedł z tej wojny. Jest mi to jak najbardziej na rękę, kiedyś sobie to odbijemy. No przecież naszym prawdziwym celem tak czy siak są terytoria rosyjskie. A szczerze mówiąc, grozi nam jeszcze koalicja i mamy już 3000 długu, więc w międzyczasie Litwa jak zwykle pada ofiarą Rosji. Masakra, no co tu się dzieje? Jedyne co mnie cieszy, to że mamy dużo lepsze wojsko od Rosjan. Więc możliwe, że tu nawet stack wipe im będziemy sadzili podczas tej kampanii. Więc możliwe, że było warto oddać tutaj południową Mołdawię. Bo jak zdobędziemy Unię nad Rosją, no to nie powiem, stajemy się takim hegemonem w okolicy. I po prostu odzyskamy te terytoria. Moje szczęście do Siege'ów jest po prostu bardzo, bardzo duże. Tak, dobra, wyparliśmy tutaj już Moskali prawie z naszego kraju. Zostały nam dwie fortece do odbicia. Oj, kurka, widzę, że może być gorąco z tym. No ale Rosjanom robi się przyjemnie stack wipe, naprawdę, jeden za drugim stack wipe. Totalnie ich miażdżymy, nie są tak trudnym przeciwnikiem jak Imperium Osmańskie. Szwedzi chyba też nie mają akurat w tym podejściu dobrej armii. Tak, no dyscyplina na naszym poziomie. W sumie to zakryłbym taką kampanię szwedzką. Mogłoby być nawet dość ciekawie, tylko bym musiał coś dziwnego na nią wymyśleć. Jak tak patrzę, no to Rosja już ma mniej wojska w polu niż ja. Troszeczkę podobne liczby manpowera mamy.
Ale nie wygląda to jakoś tragicznie tym razem. Odsieć Warszawy, lecimy! Obronić, no i się udało. Stakłej wojsk rosyjskich, wracamy na Litwę. Tutaj zrobimy stakłej wojsk znowu szwedzkich. Neapol już cały czas nam się buntuje. Dobrze, że to nie jest unia personalna i nie muszę się tym przejmować. To jest mój wasal, więc mamy gdzieś tych buntowników, a nawet będą na propsie, bo po zmianie władzy będą wojskiem Neapolu. Szwedom zrobimy odwrócony potop, po prostu spalimy całą ich ziemię, niech im dewastacja rośnie sobie tutaj. Tak, nie mam na co marnować punktów. No to Szwedzi, płaćcie nam. Bo ja mam przewagę jednej technologii nad Moskalami. To bardzo dużo nam tłumaczy, dlaczego ta wojna po wyłączeniu Osmana, który pewnie miał naszą technologię, tak łatwo poszła. No to mamy to Unia z Rosją oraz 1500 dukatów zadłużenia. Niezłe straty. Sama Rosja 208 tysięcy, my sami 170 tysięcy. No dobrze nam nie poszło. Teraz trzeba tylko i wyłącznie poprawić relacje z Rosją. O cholera. Czemu ja tego nie sprawdziłem wcześniej? Myślę, że z naszego kraju możemy zacząć robić expel minorities. Bo czemuż by nie? Myślę, że kultura polska w tej serii będzie dominująca w Europie. Oh my god, jak tutaj palą się te wszystkie prowincje. Ile tu jest tej dewastacji? O kurde. Czas stworzyć Commonwealtha. Rzadko to robię w moich ostatnich seriach. No ale tym razem Commonwealth powstanie, stajemy się jednocześnie imperium i wyjebiście, a kultura andaluzyjska może stać się kulturą akceptowalną w naszym imperium Polanum. Nie chcę nic mówić, ale jakiś noob dopiero przenosi handel do Bałtyku. Nie róbcie tego, róbcie to znacznie wcześniej, znaczy zaczyna kolektować z Bałtyku, bo wcześniej tak czy siak nic tam nie miałem. Ale to jest po prostu tak przykre. W ogóle się zastanawiam, czy w tej kampanii całej nie lepszym sposobem byłoby na początku zagranie normalnej kampanii polską, w sensie zdobycie Bałtyku, zdobycie Inflantów, następnie bicie Szwecji po Daleskogen i po Sztokholm i dopiero jak to wszystko mamy, czyli gdzieś w okolicy 1500 roku, oczywiście też mam na myśli pobicie Węgrów dla tych prowincji, dopiero nie zgwałcenie Hiszpanii w tym okresie czasu i zaczęcie przejmowania ich kolonii. Myślę, że to mogłaby być znacznie lepsza taktyka tak na przyszłość. No, tylko że kolektowanie z trade'a, który nie jest moim głównym trade'em, daje mi minus 8% siły handlu tutaj. To jest wielki, wielki żal. A ten handel tutaj bałtycki, jakbyśmy go dobrze poustawiali, byłby realnie lepszy od sewilskiego. No ale cóż ja na to poradzę? Teraz chyba nic. Można powiedzieć, że Unia z Rosją zabezpieczona. Co najśmieszniejsze, przed chwilą mi zmarł Eir, a nie władca. What the fuck? Zobaczcie, co ta Prowansja. Co ja tu widzę? Jaka ona jest duża. Jakim cudem ona nie ma koalicji całości chre przeciwko sobie? W sumie wreszcie możemy mieć dość sporo okrętów, więc zacznijmy gdzieś tutaj budowę naszej floty handlowej, żeby zabezpieczyć trade z Karaibów. Żeby to wszystko nam leciało do Sewilli. I zacznijmy zaraz rozbudowę i dalsze podboje w Nowym Kieleckim. Naszą Hustarię pod dowództwem Mokszana wysyłamy na wojnę za chwilę z Aztekami. Ja wiem, że wszyscy czekaliście na to, żebym zaczął tutaj mniejszość litewską wyrzucać do Stanów. Więc wyrzućmy ich do Ameryki Południowej. Wiecie, tu jest ten gorsza Ameryka. No i bierzemy praktycznie wszystkie kopalnie złota, które mogłem w tej wojnie. I teraz trzeba atakować kolejnych o kopalnie złota. W zasadzie widać, że po tej wojnie zostaną mi tylko tutaj dwa państwa. Kolima oraz Aztecy i cała reszta jest wasalem właśnie tych dwóch państw. No to co mogliśmy, to tutaj zdobyliśmy. A teraz czas uderzyć na Inków i zdobyć wreszcie ich kopalnie złota. Ale może to w kolejnym odcinku. Tak prezentują się nasze kolonie. Tak prezentuje się Rzeczpospolita w Europie, a tak prezentuje się na razie cały świat. Tymur jest gigantyczny, pewnie Mughal Empire powstanie i widzę, że Ming się rozpadł. To co, czas zawitać do tutaj Imperium? Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!